Witam Was serdecznie. Dzisiaj następna lekcja z rysunku żurnalowego. Dzisiaj pokażę Wam, jak najprostszy sposób pokazać szkic w ruchu, żeby był w miarę czytelny, żeby pokazać, o co Wam chodzi w projekcie i tak dalej, ale jakby nie robicie jakichś tam strasznych, takich dokładnych, tak, jakichś tam kolan, rąk, palców i tak dalej, tak? Ale w najprostszy sposób można pokazać, o co Wam chodzi w swoim projekcie. Zawsze jest problem z modelką, która jest w ruchu. I dlatego na początek Wam pokażę jakby ten taki ruch, ten najprostszy, żeby o co mi chodzi? O to, że człowiek, który porusza się i jak jest, powiedzmy, jest w ruchu, to wyciągając rękę do przodu czy tam do tyłu, tak, skraca nam się proporcja i to bardzo ciężko pokazać na rysunku. Nie każdy potrafi to narysować. I dlatego wybrałam tutaj takie zdjęcie, gdzie modelki idą do przodu, ręce po prostu jakieś tam ruchu, ale niewielkim, tak, i po prostu jest krok, tak, i chciałabym Wam po prostu pokazać, jak w najprostszy sposób pokazać właśnie w rysunku. Jedyne, na co chciałam jeszcze zwrócić uwagę, jak przejdziemy do kartki, zobaczcie, w jakiej pozycji znajduje się ciało, tak, że popatrzcie, jest równogłowa, tak, jest opuszczone ramię, tak, jedno jest do góry, widzicie to, i w całkiem inną stronę pracują biodra. O tym musicie pamiętać, że jeżeli biodro jest w tą stronę, to ramię zawsze jest w tą stronę. Widzicie, tak? I teraz po prostu spróbujemy właśnie ten ruch narysować w najprostszy sposób na kartce. Przede wszystkim, jak zawsze, zaczynamy od linii prostej, tak? Rysujemy sobie. To jest nasza oś. Później ustalamy sobie znowu głowa, tak? To jest, powiedzmy, mój pomiar, że tu będzie głowa. I teraz 9 głów w dół, tak? Tu będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tak? Dotąd będzie moja modelka. Teraz wiemy, że tu jest głowa, tak? I teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, tu będą biodra, tak? Tu są kolana, tu są oczywiście stopy, tu jest talia, tak? I tutaj w połowie pomiędzy tutaj, nie wiem, pierwszą linią, drugą, tak, ten odcinek, w połowie są ramiona. No i teraz patrzymy, ramiona, tak, ramiona, które mają, pamiętamy o tym, że są odrobinę mniejsze od głowy, tak, tutaj właśnie to, odkładamy, bo ramię idzie do góry, tak, o, w ten sposób, to jest, to są nasze ramiona, to biodra już będą się zachowywać w przeciwnym kierunku, tak? Że nasze biodra będą właśnie zachowywać się w ten oto sposób. I teraz tak, tu jest kolano. I zobaczcie, możemy to wyrysować w najprostszy sposób. Biorę flamastry. Ja mam sobie już ten schemat, co ja muszę tutaj stworzyć. No i zaczynamy. To jest moja głowa, tak? Następne, lecimy, tu jest moje ramię, to jest ramię do góry, tak, tu jest łokieć i idzie ręka, tak, tu jest łokieć i idzie ręka w dół, tak,
Bo ta ręka, pamiętamy o tym, że jest schowana do kieszeni, tak? Ta jest w dół. Następne, tu są biodra i teraz biodro idzie z nogą. To jest biodro. I to jest biodro. To biodro idzie z nogą do tyłu. I ta noga. A ta noga z tym biodrem idzie oczywiście do przodu, tak? Zobaczcie, i teraz widać, że to jest noga do przodu, ta jest do tyłu. Tutaj jest, powiedzmy, że to tą sukienkę tutaj przemieszczamy i pokazujemy sobie, tak, że tu jest kieszeń. Powiedzmy, że to są włosy. I tu jest nasza ręka z przodu. Zobaczcie, wydaje mi się, chyba w tym przypadku jest najprostszy szkic, ale już jest widoczne, tak, że tu jest, powiedzmy, że tu jest kieszeń, że ręka jest, że łokieć, że buzia, że ramię, że noga jest do przodu i ta jest do tyłu, tak? Także zobaczcie, czy jest to czytelne? Na pewno jest czytelne, prawda? Także tutaj, bo ona jest akurat w tej sukience, można tam sobie, nie wiem, tą talię też tam określić, no ale chodziło nam po prostu o taki podstawowy szkic, przy pomocy właśnie tych linii. Pamiętajmy jeszcze raz, jeżeli ramię idzie w tym kierunku, to biodra idą w tym kierunku. Tak? I oczywiście o proporcjach. Tutaj jakby każdy z Was wymyśla swój rysunek, swoje linie. Ale staramy się, tak jak mówię, 150 razy nie jeździć po tych, jedna linia Wam w całkowicie wystarczy, żeby pokazać, że to są nogi w ruchu, tak? Nie musi być 150 rysowanych linii, żeby pokazać, bo sami widzicie, że jeżeli ja rysuję jedną, to fajnie, a jeżeli ja będę sobie mazała często, no to już zaczyna mi się psuć, prawda? Także to jest jedna z metod pokazywania prostych szkiców w miarę, uważam, że nawet ogólnie dobrze czytelne, bo sama forma już jest widoczna i na pewno też Wam się przyda do rysunku żurnalowego. Na tym ta lekcja jest ukończona i później następną lekcję pokażę Wam następne rysowanie rysunku żurnalowego, postacie w Jeżeli ruchu. chcecie nauczyć się innym sposobom rysowania rysunku żurnalowego i w ogóle poznać tajniki rysowania rysunku żurnalowego, to zapraszam Was na cały kurs rysunku żurnalowego, gdzie pokazujemy nie tylko jak się rysuje postać, ale jak się rysuje ubrania, jak się rysuje cienie na ubraniach, tak? Jak pokazuje się walory tych naszych ubrań różnymi technikami, bo będziemy rysować i farbami, i flamastrami, i ołówkami. Także zapraszam Was serdecznie na nasz kurs rysunku żurnalowego.